Witaj na kolejnym sprincie. Temat przewodni to połączenia encji. Można to interpretować jako relacje między tabelkami w bazach SQL. Jest to pierwsza część krótkiego cyklu. Zadania tej iteracji są proste i krótkie, czyli stworzenie dwóch dokumentów: expense entity i expenses kategorii entity. Możesz podejrzeć rozwiązania w iteracji 31 i 80 projektu Java'owego, jednak zaznaczę, że w odróżnieniu od bliźniaczego projektu, gdzie expenses kategorii jest enumem, tu zostanie zastąpione encją i dane zostaną zapisane w bazie danych. Małe przypomnienie, jak wygląda ostateczna encja w projekcie Java'owym. Pominę pole maintenance, zakładam, że ten projekt nie zajdzie tak daleko. Zaczynam od stworzenia nowego repozytorium w pakiecie repozytory, expenses repository. Nowy interfejs rozszerzam o Mongo repository, tworzę expense entity, oznaczam adnotacją dokument ze wskazaniem na expense. Dodaję niezbędne pola ID, amount, description, purchase date, expenses category, który jest typem UID. Kończę tworzenie repozytorium poprzez wskazanie encji i typu pola ID. Korzystając z funkcjonalności Kotlina, poniżej tworzę jeszcze jedno repozytorium, expenses kategorii repozytory. Dodaję poniżej encję, oznaczam w adnotacji, że chodzi o expenses kategorii. Tworzę dwa pola, ID i name. Kończę repozytorium dla tego dokumentu poprzez wskazanie, jak poprzednio, encji i typu ID. Jeszcze oznaczam pola ID odpowiednią adnotacją. I to tyle w tym sprincie. Zapraszam na kolejny.